Witajcie, kochani. Jestem poniedziałek z nowymi siłami, z nowymi energiami, z nowymi pomysłami. Mam nadzieję, że odpoczęliście przez weekend, że Wam się udało, że nabraliście sił. Mamy dzisiaj piękne słońce, od razu inna energia, no przynajmniej u mnie jest słońce, od razu jest taka fajna energia, taka, no serce się uśmiecha i więcej się chce, jak gdzieś to słońce jednak się przebija przez chmury. Się pojawia. Cześć chłopaki. O Jezu! A, sorry. Nos mi swędzi. Kochani, dzisiaj sobie witam wszystkie osoby, które się pojawiają. Jutro będę miała fajny pomysł dla Was na walentynki, ale to jutro opowiem, bo muszę się przygotować do tego, żeby to wszystko poskładać do kupy. A dzisiaj sobie wrócimy trochę do anielskich energii i poopowiadam Wam dzisiaj o, mamy takiego anioła, anioł mocy działania. To jest też jeden z moich ulubionych obrazów. On się nazywał trochę inaczej, Puls duszy. Ale ja go tutaj, ponieważ tak go lubię, to dla potrzeb moich kart postanowiłam go dać mu taką nazwę, Anioł Mocy Działania. I troszeczkę o tym bym chciała Wam poopowiadać, bo to jest... Cześć Martusia! Bo to jest też bardzo mocno połączone z tym obrazem, który wczoraj malowałam, Złoty Cud, który w ogóle malowało mi się go niesamowicie i dostałam od niego niesamowite przesłanie, a później jeszcze mi kazał usiąść i podyktował mi dokładnie, jak działa, jaka jest jego moc działania, więc może jego nawet powinnam pokazać, ale dobra. Macie ochotę, to sobie obejrzycie u mnie. Jest w zasadzie bardzo, bardzo podobny do Złoty Cuk. No, naprawdę, ja wczoraj, jak on mi tam podyktował, jak on działa, w jaki sposób działa, co trzeba zrobić, żeby dostać odpowiedź na pytanie. Powinnam jego wstawić. Dobra, trudno. To rzeczywiście usiadłam i zrobiłam to, co on mówi. Wykonałam instrukcję, zadałam sobie pytanie. Zadałam pytanie, zaczęłam się w niego wpatrywać. Generalnie chodzi o to, żeby kiedy mamy moc działania, wtedy, kiedy jesteśmy w pełnym połączeniu, kiedy ta naprawdę ten cud, czyli ciało, umysł i dusza, jak to szepcze, a dobra, czekajcie, dzięki Adam, trochę mi się mikrofon przetarł, lepiej, przekrzywił, dobra, wtedy, kiedy mamy moc działania, wtedy, kiedy te trzy elementy, ciało, umysł i dusza są w połączeniu, kiedy są właśnie zebrane do kupy, kiedy sobie siadamy, wchodzimy w taką swoją przestrzeń, swoją świętą przestrzeń, świadomie oddychamy, świadomie przywołujemy te trzy, to obecność tych trzech elementów. I on mi powiedział tak, po prostu zadaj pytanie, napisz to pytanie na kartce, a potem zostaw. Ciało, umysł, God. Też może być. Zadaj pytanie, a potem,
A potem zostaw, zacznij tylko świadomym oddechem, tą swoją obecnością, zacznij przywoływać te trzy elementy do siebie, czyli ciało, umysł, duch, czy ta właśnie boska część. Zacznij to przywoływać świadomie i tylko właśnie oddechem, nie? I tym takim, tym, że teraz przywołujesz te trzy swoje części. I tylko się wpatruj, nic nie rób, nie kombinuj tam, niech ten umysł nie szaleje, nie wymyśla rozwiązań, bo rozwiązania problemu przychodzą do ciebie, jeżeli mają być takie genialne i takie, które zadziałają, one przychodzą z tej przestrzeni, która jest poza umysłem. I to jest tak, że jak najpierw przyciągniesz do siebie te swoje trzy części, a potem one się połączą, one się zjednoczą, zharmonizują, to potem zaczynają się te energie zaczynają się rozkręcać, wirować i one lecą, mkną tam w przestrzeń i wyłapują dla ciebie, wyłapują takie możliwości, takie pomysły, takie rozwiązanie problemów, na jakie umysł taki właśnie w oddzieleniu po prostu by nie wpadł, bo on jest w pewnym sensie jest ograniczony. Jak działa w takim właśnie wycinku tylko swoim, w oddzieleniu, jest ograniczony, bo on może wymyśleć, to jest fajne, on może wymyśleć tylko to, co zna, czyli on... Czyli z tych informacji, które ma, on może to poskładać i generalnie wypluje ci tą samą, jakby takie samo działanie. Natomiast te nowe rzeczy, kompletnie takie zaskakujące, przychodzą do nas z tych przestrzeni właśnie, z tej przestrzeni wariantów, o której rozmawialiśmy. Z przestrzeni Akbal, czyli tej ciszy, pustki, ciemności. Dzisiaj mamy w ogóle energię Akbal, więc możecie sobie świadomie też wejść w tę przestrzeń, w tę ciszę, w pustkę, w nicość, w tą czerń, w to miejsce, gdzie rodzą się te wszystkie właśnie szalone, niesamowite pomysły. I rzeczywiście, jak ja się wpatrywałam w ten obraz, zapisałam sobie przesłanie, no to dostałam, tak naprawdę dostałam ochrzan. ale wiecie, usiadłam później. Rzeczywiście nic nie myślałam. Fajne jest to, żeby pamiętać o tym, że tylko oddychasz, tylko masz oddychać i tylko przywoływać, przyciągać te swoje trzy części. I nic nie robisz przez ten czas, jak się wpatrujesz w obraz, czy jak sobie, jak, znaczy nie musisz się wpatrywać w obraz, tak? Możesz sobie to robić z zamkniętymi oczami, przywoływać te części swoje, oddychać, relaksować się i dopiero na koniec, jak poczujesz, że już. Ja wzięłam zeszyt i zaczęłam zapisywać to, co mi przychodzi. Po prostu piszesz jak leci, piszesz, no i dostajesz odpowiedź. Ja dostałam ochrzan. Także wiecie. Ale oczywiście zastosuję się do do ochrzanu i do tego, co tam usłyszałam. I będę to, spróbuję to zrobić. Zobaczymy, jaka będzie ta moc działania. Czyli dzisiaj tak, kochani, to jest jedyny naprawdę, to jest w momencie, kiedy my połączymy, no tutaj jest podobnie, bo tutaj jakby jest cała ta nasza, wszystkie czakry, wszystko jest,
wszystko schodzi się. Zobaczcie, są jakby dwa kierunki na tym obrazie, na tamtym obrazie jest tak samo. Jest ten kierunek najpierw do środka, że przyciągasz całą swoją energię, ściągasz z góry, z dołu, z boków, jakby z każdej przestrzeni, ściągasz do siebie, ściągasz, łączysz. Łączysz, czujesz tą jedność z ciałem, umysłem i z duchem, a potem puszczasz. Puszczasz, niech one z tego połączenia polecą w te przestrzenie dla ciebie niedostępne i niech ściągną dla ciebie to, czego potrzebujesz. Niech to przyciągną do ciebie. Jeszcze coś chciałam powiedzieć, poczekajcie. Kurde. Zapomniałam. Uciekłam. Widzicie, jak ja nie powiem od razu, to za szybko to wszystko leci. Nie powiem od razu, to ucieka. Poczekajcie, chodzi o moc działania, o to, że. Aha, o to, że. W momencie, to jest też taka charakterystyczna rzecz, że w momencie, kiedy ty działasz z tej pozycji, kiedy zaczynasz z tej pozycji takiego maksymalnego połączenia, kiedy jesteś w tym przepływie, to wszystko to, co się pojawia, wszystko to, co do ciebie przychodzi, te właśnie świeże pomysły, te takie nieoczekiwane rozwiązania, to działa w taki sposób, że jak w to wejdziesz, jak wejdziesz właśnie w to takie zaufanie, w to, że mimo tego, że to jest szalone i nieprawdopodobne i nikt tego nie robił, to ty się jakby dostosujesz do tego, co do ciebie przyszło, zaufasz temu i zaczynasz w tym kierunku iść. Tylko właśnie chodzi o to, żeby zrobić ten krok, żeby zacząć robić to, co przyszło do ciebie w tej odpowiedzi, jakby tak? To, co sobie zapisałeś, czy to, co nawet jak nie przyjdzie od razu ta odpowiedź, to gdzieś tam pojawi się za jakiś czas. Ale chodzi o to, żeby jeżeli ta moc działania ma być, jeżeli to ma zadziałać, to chodzi o to, żeby zrobić ten krok już w materii, czyli zrobić ten taki ruch do przodu, ruch energii do przodu. Żeby rzeczywiście to zadziałało. Fizycznie robimy to, co do nas przychodzi. I teraz bardzo ważna rzecz jeszcze, słuchajcie, ponieważ mówię, jeżeli jesteś w tym połączeniu, jeżeli wszystkie te swoje części przyciągasz, dostajesz pomysł, dostajesz wizję, to ważne jest, zwróćcie sobie na to uwagę, żeby, wiecie co, żeby może tak, uważać, komu o tym opowiadasz, dlatego że to jest Twoja wizja i ona może być naprawdę szalona, jeżeli przyciągniesz ją z tych przestrzeni takich, gdzie właśnie umysł tego nie zna, bo to jest coś zupełnie nowego, to jeżeli zaczniesz o tym opowiadać ludziom, to oni się przeważnie popukają w głowę i to sprawia bardzo często, że jak usłyszymy od jednej, drugiej, od trzeciej osoby, nie, no w ogóle zwariowałaś, to jest bez sensu, daj sobie spokój, to się nie uda, to wiecie, to od razu te skrzydła ci opadają i sobie myślisz, dobra, już się włącza ten umysł taki właśnie w oddzieleniu i on jeszcze dodatkowo nadaje ci, już tak ci to wytłumaczy, że absolutnie, żebyś tylko, broń Boże, tego nie zrobił. Naprawdę trzeba uważać, komu się mówi. Najlepiej na początek może rzeczywiście nie opowiadać o tym, tylko poczuć w sobie ten pomysł, tę wizję, pozwolić jej, wiecie, jak to nasionko, tak troszeczkę się ułożyć, wykiełkować, zacząć robić. Naprawdę trzeba mieć, ja wiem po sobie, jak mocno trzeba wierzyć, mieć to zaufanie do siebie, żeby nie dać się zbić z pantałyku, żeby nie dać sobie tych skrzydeł podciąć. Trzeba mieć już bardzo mocne takie
mocną wiarę w siebie, żeby naprawdę nie dać się podkopać. I ja ostatnio miałam taką sytuację, że gdzieś, ale wiecie, tylko zaobserwowałam, że ktoś mi tak, ja coś robię właśnie, a tutaj ten, a ktoś mi tam, dobra, ale ten nikt tego nie ogląda, w ogóle bez sensu, nie? I takie, a to mało ludzi, ten, i tak, i gdybym była słabsza, to już bym tak skapcaniała, stwierdziła, to w ogóle nie ma sensu. Naprawdę z tym trzeba uważać, bo nawet ludzie mogą, nie robią tego celowo, nie robią tego po to, żeby cię, jakby nie mają świadomości też, co robią często, ale dla samego siebie lepiej jest, dopóki ty sam nie poczujesz w pełni tego mocy, tej swojej wizji i tego radości, radości, jaką czujesz w momencie, kiedy o tym myślisz, kiedy sobie to planujesz, projektujesz, kiedy ta wizja się rozrasta, jeżeli nie będziesz taki w tym mocno ugruntowany czy ugruntowana, to rzeczywiście lepiej o tym nie opowiadać, chyba że wiesz, chyba że masz w swoim otoczeniu tak samo szalonego człowieka i wiesz, że możesz mu o tym opowiedzieć i że on cię dodatkowo jeszcze wesprze i też właśnie doda takiego ognia. Jeżeli czujesz, że nie ma takiej osoby, to lepiej to gdzieś w sobie przytrzymać trochę dłużej, dopóki właśnie to się tak nie osadzi, nie wzmocni i dopóki ty nie nabierzesz pewności, że to jest dokładnie to, co ty chcesz robić. I naprawdę, jeśli mamy tworzyć jakieś takie niesamowite rzeczy, jeżeli mamy podążać za tą swoją pasją, za tą swoją duszą, to naprawdę ona lata wysoko, jak ten orzeł. Więc ona może mieć niesamowite, szalone pomysły, a my, jak jesteśmy w tym połączeniu, to właśnie my, jako tutaj będący w tej materii, w tej fizyczności, my możemy to zmaterializować. Dlatego dusza potrzebuje nas, potrzebuje tych naszych ciał, potrzebuje tych naszych umysłów. Bo wiecie, ciało wykonuje ruch, umysł, jak on to złapie, jak poczuje, to on ci to wszystko pięknie obrobi, napisze, wymyśli, zaprojektuje, pozbiera wszystkie potrzebne informacje i dzięki temu wizja tej duszy może się zmaterializować, ale ona się materializuje właśnie przez tą twoją fizyczność. Inaczej, wiecie, dusza sama w sobie, ona nie jest w stanie nic zrobić, bo nie ma takiej mocy, bo nie ma tego ciała, nie? Więc ciało ma tu, tylko trzeba to właśnie połączyć, trzeba połączyć to ciało, nie, tą materię, z tym duchem, z tym połączeniem, z tym kosmosem i wtedy działać, wtedy ta moc działania jest naprawdę potężna i możemy przenosić góry, ale tylko w tym połączeniu. Ja czuję, że inaczej to, jeżeli działamy w oddzieleniu, to oczywiście, że to zadziała, ale to jest zawsze taka ciężka, ciężka, mozolna praca. Natomiast jak jest to połączenie, to wszystko płynie samo, to się wszystko samo pięknie, pięknie układa, to tak się te sytuacje, osoby jakby pokazują, przychodzą, przypływają same, tak się to wszystko układa, że ty czujesz, że płyniesz na takiej niesamowitej fali, że to cię prowadzi. I wtedy jest, naprawdę wtedy jest, jak masz taką, jak masz w tym wszystkim, w tym swoim działaniu, jak wiesz, że musisz wykonać jakąś pracę, ale jest w tym taki, jest ten, ta radość, ten power, ten taki
to taka niesamowita ekscytacja, to wiesz, że to jest dobry kierunek i tam po prostu trzeba iść. To jest właśnie, to jest na przykład to, co ja robię tutaj opowiadając. To jest coś, co mnie właśnie napędza i daje, przynosi te kolejne pomysły, kolejne jakieś takie projekty, kolejne wizje. Bo to, co robię, to jest to, co wiem, że mam robić, to, co kocham. I tak samo, bo działam cały czas w tym połączeniu. Jak najczęściej przypominam sobie, wracam do tej obecności, do tego środka, do tego scentrowania, do tego połączenia, do tego przepływu. I wtedy naprawdę dzieją się cuda, złote cuda. I takich cudów życzę nam wszystkim. Niech się dzieje najlepiej, najlepiej i najpiękniej dla nas wszystkich, kochani. Dziękuję Wam bardzo. I zapraszam na jutro. Ziatek, pa, pa.